Gołubiów po Morskim odbyły się uroczystości 74. rocznicy śmierci kapitana Józefa Dampka, pseudonim Lech, przywódcy tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski, pedagoga, działacza społecznego. Tajna organizacja wojskowa Gryf Pomorski była największą na Pomorzu Gdańskim niezależną podziemną regionalną organizacją konspiracyjną. Marcin Szybszak. Zginął tragicznie w marcu 1944 roku. Dziś mieszkańcy Gołubia na Pomorzu i okolicznych miejscowości oddali hołd bohaterowi. Całe jego życie to umacnianie i obrona polskości na Pomorzu. Mówił podczas uroczystej mszy świętej ojciec Marek Janus, wspominając zmarłego 74 lata temu kapitana Józefa Dampka, przywódcę tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski, pedagoga, społecznika, orędownika walki o niepodległą Polskę. Poświęcając wraz z innymi swoje życie, udowodnił to, że mieszkańcy Kaszub, Kociewia i całego Pomorza zawsze byli, są i będą wierni Rzeczpospolitej Polskiej. List do uczestników dzisiejszej uroczystości skierował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Żołnierze tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski byli zatem wspaniałymi kontynuatorami tych wszystkich patriotów, którzy w ciągu wieków toczyli boje o przynależność tych ziem do Rzeczpospolitej, o dostęp Polski do morza. Podczas uroczystości odsłonięto pomnik poświęcony pamięci kapitana Józefa Dampka. Bohaterstwo żołnierzy Gryfa podkreślał w specjalnym liście szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Komuniści starali się uczynić z nich zdrajców i pospolitych bandytów. Jednakże Polacy nie poddali się zakłamanej propagandzie i nie zapomnieli o swych prawdziwych bohaterach. Przywódca Gryfa, kapitan Józef Dampek, od najmłodszych lat był zaangażowany w walkę o polskość. W latach 30. brał udział w sieci dywersji pozafrontowej. Na jej bazie, tuż po wybuchu II wojny światowej, w grudniu 1939 roku stworzył tajną organizację wojskową Gryf Kaszubski. W lipcu 1941 roku przemianowaną na Gryf Pomorski. Wtedy mniejsze organizacje konspiracyjne połączyły się w jedno i to był właśnie Gryf. Liczył około 20 tysięcy członków. Działaniami konspiracyjnymi objął obszar całego Pomorza. Starał się utrzymać tą polskość na Pomorzu Gdańskim. Były to o tyle trudne sytuacje, dlatego że tam mieszkało bardzo wielu Niemców. Łatwo było o denuncjację. W taką pułapkę wpadł Józef Dampek. Na jego trop Gestapo natrafiło w lutym 1944 roku. Ginął 4 marca 1944 roku, zastrzelony przez gestapowca, który współpracował też z NKWD. Dzisiejsze uroczystości na Pomorzu zwieńczyła rekonstrukcja wydarzeń historycznych nawiązujących do roku 1918 i odzyskania przez Polskę niepodległości. Marcin Szybszak, Wiadomości.